zbierają znaczki, inni zbierają motyle, ktoś tam zbiera szklanki z McDonalda, a jeszcze ktoś inny zbiera kości. Ludzkie kości. Hej, hej, moi drodzy, w ten upalny lipcowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Przyznajcie, że trochę was z tymi kośćmi zbiłam z tropu, prawda? Ale cóż ja na to poradzę, że mam dzisiaj dla was fenomenalny dreszczowiec. Dreszczowiec, który stanie w szranki na koniec roku z czwartą małpą i bije na głowy absolutnie inne thrillery tego roku. Kochani, przed wami połowiczny wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Amber. A połowiczny dlatego, że pierwszy tom tej serii, czyli Grzechot Kości, to nie jest wielkobukowy patronat, ale mimo wszystko polecam z całego serducha. Natomiast drugi tom, Zemsta Kolekcjonera, już jest moim patronatem. Dreszczowce to jest to, co uwielbiam, to za czym przepadam, dlatego móc patronować Zemście Kolekcjonera Fiony Cummings to jest sama przyjemność. Zapraszam was na recenzję, bez spoilerów. Pięcioletnia Klara cierpi na wyjątkową przypadłość, a mianowicie w jej obu dłoniach brakuje środkowych palców i tym samym jej malutkie dłonie przypominają nieco szczypce kraba. Natomiast Jakey walczy z czasem i okrutną chorobą. Chorobą kości, która pewnego dnia zamieni go w żywy posąg. A nazwa choroby to fibrodysplazja ossificans progressiva, zwana również syndromem człowieka z kamienia. Rodzice tych dwóch maluchów nie zdają sobie sprawy, że ich dzieci upatrzył sobie pewien zwyrodnialec, który chce się dostać do ich wyjątkowych szkieletów. Najpierw znika Klara, potem znika Jakey, a śledztwem zajmuje się Etta Fitzroy, która gotowa jest zrobić wszystko, aby uratować dwoje dzieci. Zaczyna się walka z czasem, która nie zakończy się zbyt szybko, dlatego że kolekcjoner kości, jak sam siebie nazywa, jest wyjątkowo sprytny, a jego plan wyjątkowo perfidny. Kochani, już dawno nie czytałam tak dobrego dreszczowca, który do tego jeszcze w drugim tomie, czyli Zemście Kolekcjonera, jest jeszcze lepszy niż w pierwszym. Pierwszy tom, czyli Grzechot Kości, to jest taki typowy dreszczowiec, w którym najważniejszą rolę odgrywa gra w kotka i myszkę pomiędzy policją a mordercą. Poznajemy motywację kolekcjonera, poznajemy jego przeszłość, poznajemy życie prywatne rodziców porwanych dzieci oraz życie prywatne śledczej Etty Fitzroy. Obserwujemy również samo śledztwo z bliska. Natomiast tom drugi, czyli Zemsta Kolekcjonera, to jest już thrillerowa perełka, która zaskakuje na kilku poziomach. Zmienia się tutaj sceneria z miejskiej na małą miasteczkową, a do tego pojawia się pewna postać, która będzie nie lada niespodzianką zarówno dla samego kolekcjonera, jak i dla czytelników. Tom pierwszy i drugi idealnie się tutaj uzupełniają, dlatego też czytelnik, który od razu sięgnie po lekturze pierwszego tomu po drugi, nie będzie czuł się znużony, dlatego że schemat jednak się zmienia. Fiona Cummings na dokładkę stworzyła niesamowitego zwyrodnialca, dlatego że jej kolekcjoner kości z tą właśnie manią i obsesją zdeformowanych kości jest wyjątkowo nieświeży. Ma w sobie coś takiego, taki odór zgnilizny i odór towarzyszącej mu śmierci. Dla mnie on jest wręcz podwójnie nienormalny, jeszcze przez swoją manię polowania na dzieci. Kochani, to są thrillery, które czyta się za jednym zamachem na wdechu i nieprzespanych nocach. To są idealne pozycje na wakacje dla czytelników o mocnych nerwach. I od razu tutaj ostrzegam, bo pomimo tego, że nie ma tutaj ekstremalnych opisów przemocy, ani na przykład preparowania zwłok, to jednak to napięcie, które towarzyszy całej postaci kolekcjonera, może niektórym no po prostu się nie spodobać. To może być nie to, czego oczekiwali. Mogą poczuć się... no mogą się tak poczuć, że to nie jest jednak książka dla nich. Warto tutaj również wziąć pod uwagę, że mówimy o człowieku, który poluje na dzieci i jednak to dzieci stają się tutaj ofiarami. Też również warto o tym pamiętać. Nawet nie macie pojęcia, jak ja ogromnie się cieszę, że Zemsta Kolekcjonera znalazła się pod wielkobukowym patronatem. I teraz już, kochani, wiemy, że na koniec roku oj, pojawi się prawdziwa walka dreszczowców, dlatego że w tym roku a ja już wiem, że to jeszcze nie koniec, bo za tydzień czeka was prawdziwie hardkorowa powieść. A na dokładkę mam dla was jeszcze trzy inne dreszczowce mordercze, dreszczowce, które sprawią, że no będziecie mocno zaniepokojeni. I nie może być inaczej, czwarta małpa J.D. Barkera, czyli jeden z najlepszych thrillerów, a do tej pory najlepszy thriller 2018, do tej pory. Ale teraz zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądać. I powiem wam tak, ma jedną z najciekawszych psychopatycznych postaci wykreowanych w literaturze właśnie takiej dreszczowej. No i nic więcej wam nie powiem, bo nie chciałabym zdradzić zbyt wiele. Córka króla moczarów Karen Dion. Opowieść o ofierze i o drapieżniku i o ofierze, którzy po latach muszą zamienić się rolami. Jest to również opowieść o
o takiej niejednoznacznej relacji pomiędzy ojcem a córką, ale nie w żaden sposób perwersyjny, nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Bardzo mocna, rewelacyjna historia. I na koniec Milczenie owiec Thomasa Harrisa, czyli Hannibal Lecter spoglądający zza krat, Buffalo Bill i jego malnie i agentka Clarice Starling z FBI. No się śmieję, tak, oczywiście takiej się nie wymawia, ale tak wymawiała Jodie Foster w ekranizacji. Ogromnie się z tego śmiałam, śmiał się z tego też Anthony Hopkins. Więc Clarice Starling, agentka FBI, rzecz absolutnie kultowa o prawdziwych potworach. Jeśli szukacie genialnych thrillerów, genialnych dreszczowców na to lato, kochani, sięgajcie po Grzech od Kości, sięgajcie po Zemstę kolekcjonera Fiony Cummings. Absolutna rewelacja. Mam nadzieję, że ta seria będzie kontynuowana. Nie mam pojęcia, ale czyta się zjawiskowo. Czyta się zjawiskowo, ogromnie Wam polecam. Zapraszam Was również jeszcze na bloga Wielkiego Buka po więcej. Co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć? Zapraszam Was na media społecznościowe Wielkiego Buka, zapraszam Was do klikania dzwoneczka, dzyń, po powiadomienia, żebyście zostawiali powiadomienia o nowych filmach, dlatego że YouTube tak sobie obmyślił. Trochę niefajnie, no ale no cóż, jest dzwoneczek, kliknijcie, dzyń. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, posiedzieliście już chwilę i się rozgościliście, będzie mi ogromnie miło. Jeśli macie jakieś pytania, to dawajcie je w komentarzach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa!